Ze mną jest Honorata Skarbek. Witam Cię, Honorato, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Honorato, wyglądasz dzisiaj zjawiskowo, ale my jesteśmy dzisiaj na niesamowicie poważnej imprezie, która dotyczy cyberprzestępczości. Chciałam się Ciebie zapytać, jak Ty zaapelowałabyś do sumienia ludzi, aby jednak korzystali z legalnych źródeł muzyki? Wydaje mi się, że kwestia szerzenia ogólnie takiej świadomości cyberprzestrzeni jest bardzo istotna, bo zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę nie do końca wszyscy zdajemy sobie sprawę z istoty problemu. Ja za każdym razem staram się informować swoich fanów w momencie, kiedy wydam nową piosenkę czy nową płytę, że bardzo proszę ich o to, aby legalnie pobierali moją muzykę, jak i muzykę innych artystów, bo nie do końca wiedzą, że w momencie, kiedy klikniemy sobie w jakiś magiczny link, który w magiczny sposób sprawi, że piosenka pojawi się na naszym telefonie czy na naszym komputerze, jest tak naprawdę, nie bójmy się tego określenia, kradzieżą. I myślę, że ja mogę w jakimś nawet najmniejszym stopniu przyczynić się do rozwoju tej świadomości, właśnie pisząc do swoich odbiorców na swoich wszystkich kanałach social media w internecie. A kiedy w ogóle dowiedziałaś się, że będziesz gościem tak poważnej imprezy? Dowiedziałam się już jakiś czas temu, kilka tygodni, ale od razu bardzo się ucieszyłam, że zostałam wyróżniona w tak wspaniały sposób, bo jestem tak naprawdę dzisiaj tutaj przedstawicielką całej branży artystycznej, jeśli chodzi o muzykę. I wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo duża odpowiedzialność, ale z racji tego, że działam w internecie już od prawie 10 lat, to myślę, że poradziłam sobie z tym zadaniem i będę starała się też jeszcze bardziej szerzyć świadomość istoty problemu cyberkradzieży. No właśnie, bo Ty tak naprawdę rozpoczynałaś swoją karierę w internecie. Czy wtedy słyszałaś już o tym zjawisku cyberkradzieży? Mam 14 lat i wtedy człowiek nie zdaje sobie sprawy z wielu problemów i byłam nastolatką, która po prostu chciała spełniać swoje marzenia i robić muzykę. Wiadomo, że moja świadomość tego, jak to wszystko wygląda od kuchni, poszerzała się z czasem. Teraz mając 23 lata, rzeczywiście wiem, jakie problemy się za tym kryją i jakie ciemne strony kryją się za tym, że mogę spełniać swoje marzenia i robić muzykę. Dlatego też z wielką przyjemnością dzielę się tym całym ciemnym zapleczem z innymi ludźmi, bo myślę, że warto wiedzieć sporo o pracy artystów, bo to nie są tylko piękne sukienki, uśmiechy na naszych twarzach, ale wiele, wiele innych czynników, które czasami nie są tak bardzo kolorowe. To 100% prawdy, a ja chciałam właśnie nawiązać jeszcze do Twojego dzisiejszego wyglądu, bo wyglądasz super. W związku z tym mam pytanie, czy ktoś zadbał o Twój look, czy dzisiaj sama się ubrałaś, pomalowałaś? Nie, nikt dzisiaj o mój look nie zadbał. Rzeczywiście sama wszystko wykonałam w ekspresowym tempie. Zajęło mi to jakieś 40 minut, żeby się pomalować, uczesać i ubrać. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam w klimat imprezy tak poważnej i bardzo ważnej, jak dziś udało mi się wpasować. Zdecydowanie. Jeszcze mam do Ciebie pytanie, bo jesteśmy w tym okresie przedświątecznym. Jakie masz plany na święta? Na święta wybieram się do mojego rodzinnego miasta, do Zgorzelca i już nie mogę się doczekać, ponieważ bardzo długo nie było mnie w domu z moimi bliskimi. Jest to dla mnie bardzo istotny i znaczący czas, który kojarzy mi się z samymi fajnymi, ciepłymi emocjami, ze wspólnym gotowaniem, sprzątaniem i rozmowami z moimi bliskimi. Także naprawdę już odliczam godziny, kiedy wsiądę do pociągu i niestety będę musiała pokonać jakieś 6 godzin jazdy, ale myślę, że wszystko jest warte tych kilku dni spędzonych z najbliższymi. Pewnie, że tak. Możesz pokonywać tą drogę słuchając muzyki z płyt legalnie. Ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Dzięki wielkie, dziękuję. Super.